Wspólna polityka rolna stanowi jeden z fundamentów Unii Europejskiej. To polityka, której zadaniem jest zapewnienie społeczeństwu krajów unijnych niezależność żywnościową, gwarantując dostęp do żywności o wysokiej jakości, jednocześnie przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju, dbając o zasoby jak woda, ziemia, powietrze oraz ochrony różnorodności biologicznej. Europejska wspólnota chce zadbać o nasze zdrowie i zdrowie naszej planety, po to by kolejne pokolenia mogły w takim stopniu jak my korzystać z czystego środowiska, zdrowej żywności, oddychać czystym powietrzem, cieszyć się pięknymi krajobrazami przepełnionymi bogatą florą i fauną. Większość unijnych strategii, polityk czy programów mocno stawia na ochronę środowiska i przeciwdziałanie postępującym zmianom klimatycznym. Nasz cel na kolejne dekady to ochrona naszej planety. Wspólna polityka rolna ma kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia przyszłości rolnictwa i leśnictwa, a także dla osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. Jeżeli zdewastujemy środowisko przyrodnicze, załóżmy, zlikwidujemy las na danym miejscu i odsłonimy całkowicie na bardzo dużych obszarach teren, wtedy powstają bardzo silne wiatry, powstają duże różnice temperatur, które powodują, że powstają nagłe i szybkie zmiany pogodowe, jak chociażby wielkie chmury, z których powstają czy huragany, czy burze, czy bardzo ulewne deszcze. Takie ulewne deszcze, gdyby był las, by zostały pochłonięte jak gąbka i ta różnorodność przyrodnicza by zahamowała na przykład nagły spływ wód. Natomiast jeżeli już nie mamy tych lasów, ta cała woda spływa i powoduje duże zniszczenia, duże straty w gospodarstwach rolnych, duże straty w infrastrukturze i jakby zubożenie danego regionu. Więc to ma realny wpływ na nasze codzienne życie. Więc zachowanie różnorodności przyrodniczej, zachowanie czasami drobnych rzeczy, jak chociażby zadrzewienia śródpolne, jak chociażby szpalery czy aleje wzdłuż dróg, jak lasy w dobrym stanie środowiskowym, czyli zgodne z glebą. Żeby na przykład nie sadzimy lasów sosnowych na bardzo żyznych ziemiach albo podmokłych, gdzie sadzimy olchy czy załóżmy dęby, a nie sadzimy też na bardzo ubogich glebach dębów i buków, gdzie sadzimy sosny, więc to wszystko musi być do siebie odpowiednio dopasowane. Wtedy to środowisko dobrze funkcjonuje, a dla człowieka, który już funkcjonuje w tym środowisku, zdecydowanie przynosi to duże korzyści. Niestety rolnictwo również przyczyniło się do degradacji środowiska czy przyspieszenia zmian klimatycznych. Zwiększanie produkcji, intensyfikowanie produkcji wymagało też użycia większej ilości środków do produkcji, czyli nawozów, środków ochrony roślin, co też niekorzystnie odbijało się na środowisku. Niektóre państwa unijne rzeczywiście mają duży problem ze środowiskiem naturalnym na obszarach wiejskich i to są problemy spowodowane w dużej części przez intensyfikację rolnictwa. Nowa perspektywa finansowa WPR będzie szczególnie promować rozwiązania ekologiczne stawiające na ochronę środowiska zasobów takich jak woda, gleba, powietrze czy ochronę bioróżnorodności. W trakcie naszego cyklu odwiedzaliśmy gospodarstwa rolne, które nie stosują chemii i nawozów sztucznych, stawiając m.in. na biologiczną ochronę roślin. To może to źle brzmi, bakteria, jakieś tam żyjątka, już nie mówię jakie, bo to ludziom zapalają się czerwone lampki, ale to wszystko są pożyteczne zwierzątka i bakterie, które pilnują. Tak samo jak człowiek te probiotyki bierze i uzupełnia, tak samo tym roślinom coś takiego się daje. Poza tym no, czmiele latają, one są co miesiąc nowe, tu przyjeżdżają z Holandii i no, nie można żadną taką chemią pryskać, żeby one nie zginęły. Dlatego, że zbierają pyłek dla larw, same tam jedzą sobie nektar, a żywią po prostu pyłkiem larwy i ten pyłek musi być zdrowy. Jeżeli będzie zatruty, larwy zginą i nie ma po prostu motywacji do zbioru tego pyłku i pomidory są niezapylone. Zrównoważona i ekologiczna hodowla zwierzęca połączona z produkcją roślinną pozwala na stosowanie naturalnych nawozów i utrzymywanie materii organicznej w glebie na prawidłowym poziomie. Obieg zamknięty jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż wielkoobszarowe monokultury i stosowanie sztucznych nawozów, które w dłuższej perspektywie czasowej prowadzą do niszczenia tego, co najcenniejsze dla rolnika, czyli gleby.
Podczas przetrzymywania krów w oborze, podczas okresu wycieleń, one są bardzo dużym producentem nawozu naturalnego, którym jest po prostu obornik. I dodatkowo te zwierzęta też pozwalają nam zamykać obieg materii w gospodarstwie. No bo przez to, że mamy produkcję warzywną, roślinną, bo tworzymy oleje, robimy zakwasy, mamy bardzo dużo odpadów roślinnych przy tym powstających, które są ogólnie bardzo zdrowe. Tylko je trzeba odpowiednio podać. No i one oczywiście trafiają do naszych pasz i my te pasze wydajemy naszym krowom. I one oczywiście zjadają to. Następnie powstaje obornik, który my możemy wykorzystać z powrotem na polach. Także tu też jest taki aspekt właśnie zamykania tego obiegu materii, który no na chwilę obecną no jest bardzo ważny, bo raz, że po takim najważniejszym punktem tutaj jest to, że obniżamy koszty produkcji, no ale druga rzecz jest też to, że jednak z tym klimatem możemy skutecznie jako my, jako te malutkie mrówki też walczyć i dokładać tą naszą cegiełkę do tego, żeby ten klimat jednak poratować. Każdy z nas doskonale widzi, co się dzieje. Klimat nie to, że się zmienia, tylko już się zmienił. Więc pytanie, czy się do tego dostosujemy, czy będziemy czekali, co stanie się dalej. No, człowiek musi jeść, tego po prostu nie zmienimy. Istotny jest zatem transfer wiedzy zarówno ze świata nauki do rolnictwa i biznesu, który działa na rzecz rolnictwa, a także stała współpraca między wszystkimi stronami. Bez wątpienia rolnictwo musi się rozwijać, adaptować do zmian klimatycznych, stosować nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania. Dotyczy to również stosowania odnawialnych źródeł energii przyjaznych środowisku. Początkowo zakładaliśmy, że będą to korzyści wizerunkowe. Nasza pieczarkarnia nie jest uciążliwa dla środowiska. Nie ma tutaj żadnego komina, nie ma procesu spalania. Nie zużywamy węgla, nie dymimy, nie zanieczyszczamy powietrza. Takie było początkowe założenie. W ostatnim okresie bardzo mocno wzrosły ceny energii i do tego założenia wizerunkowego szybko doszły czynniki ekonomiczne, gdzie okazało się, że bez urządzeń wspomagających oszczędzanie energii nie przetrwalibyśmy. Firma musiałaby po prostu zbankrutować. Także no tutaj są bardzo duże, wymierne korzyści finansowe. Celem WPR jest również poprawa pozycji rolników w łańcuchach dostaw, jak i zwiększanie ich dochodów. Z pewnością skracanie łańcucha dostaw czy sprzedaż bezpośrednia może poprawić dochodowość gospodarstw rolnych, podobnie jak przetwórstwo. I tu niewykluczone, że w Polsce powstanie sporo lokalnych przetwórni. Przetwarzanie to jest słowo klucz, bo tu w całym rolnictwie, nie tylko konopnym, jest ten problem, że rolnicy narzekają na biedę. Bo jeżeli tylko i wyłącznie uprawiają i sprzedają nieprzetworzony plon, to rzeczywiście jest to działalność prawie że charytatywna, a przy takich zmianach cen rynkowych nawozów chociażby czy diesla, to czasem i deficytowa. Więc my jesteśmy firmą rolniczą niejako z przymusu. Naszym głównym obszarem kompetencji jest przetwórstwo. Natomiast żeby dobrze prowadzić przetwórstwo, to trzeba mieć surowiec z kontrolowanego źródła, więc zaczęliśmy to robić sami. Na zasadzie, chcesz coś zrobić dobrze, zrób to sam. Liczymy na to, że wypracowując i dopracowując pewne procesy rolnicze, będziemy w stanie to pozlecać okolicznym rolnikom. Natomiast to jeszcze jest raczej kwestia przyszłych sezonów. Trzeba założyć, że produkcja owocowo-warzywna w pewnym momencie jest w nadmiarze. Jest jej dużo, nie wszystko zostaje z rynku ściągnięte przez firmy duże, przetwórcze. Nie wszystko też zostaje kupione przez klientów indywidualnych, w związku z tym te produkty trzeba jakoś przetworzyć, żeby je przechować. Przetworzone produkty, nawet minimalnie, na pewno mają większą wartość. No i ta wartość jest częścią dodaną do zysku poszczególnych plantatorów, rolników indywidualnych bądź w jakichś dużych gospodarstw ekologicznych. WPR promuje też zdrowe odżywianie, zdrowy styl życia. Wiadomo, że odpowiednia dieta ma wpływ na nasze zdrowie, a niestety w ostatnich dekadach to my jako społeczeństwo doprowadziliśmy do prawdziwej pandemii otyłości. To poniekąd jest też porażka, tak? Porażka, skala otyłości, nadwagi, chorób zależnych od stylu życia. Ja myślę, że to jest porażka naszych czasów, a zarazem też już taki impuls i sygnał do podjęcia zmian, ale takich zmian wielokierunkowych.
Istotnym celem jest również ograniczenie marnowania jedzenia. Skala problemu jest gigantyczna. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa podaje, że na świecie co roku marnuje się 1 300 000 ton żywności nadającej się do spożycia, co stanowi 1/3 produkcji żywności na Ziemi. To przerażające, szczególnie, że ponad 850 milionów osób cierpi z powodu głodu lub niedożywienia. Statystyki są przerażające w teorii i to jest najgorsze, dlatego że to są tak kosmiczne liczby, jakieś miliony ton, że one są nie do wyobrażenia. W takim miejscu jak to, czyli w sklepie społecznym, możemy to poczuć we własnych mięśniach. Nie? Ile tak naprawdę jedzenia się marnowałoby, gdyby nie trafiło do nas. No i wiemy, że to jest tylko bardzo niewielki odsetek tego, co mogłoby trafić do... mogłoby zostać spożyte po prostu. Tą grupą, która nie widzi korzyści z niemarnowania, bardzo długo byliśmy my, czyli osoby prywatne, i dlatego w Polsce tak naprawdę dwie trzecie jedzenia, które się marnuje, marnuje się u nas w domu. Marnowana żywność, która zmienia się w odpady, to również większa emisja gazów cieplarnianych, czyli przyczyna zmian klimatu. Wspólna polityka rolna ma również na celu rozwój obszarów wiejskich, które stanowią aż 90% wszystkich terenów Unii Europejskiej. Celem jest zarówno ochrona krajobrazów, bioróżnorodności. To mają być obszary, które są atrakcyjne do zamieszkania czy rozwoju przedsiębiorczości. Obszary, gdzie kultura i tradycja nie ginie, a wręcz przeciwnie, jest wyeksponowana, stanowiąc o sile danego regionu. Cały mój zamysł o zagrodzie poza wiatrakiem, bo wiatrak był pierwszy, tak? Ale pomysł był ciągle taki, żeby tu wreszcie nauczyć dzieci czegoś, pokazać dzieciom zwierzęta, bo jeszcze trochę dzieci naprawdę wszystko zapomną. Przecież wszyscy się śmieją, że no, jak się pyta się dziecko, skąd jest mleko, no to z Biedronki, tak? A mleko jest od krowy. Koza chodzi, ma małe kózki, karmi je normalnie, nie ma jakiegoś tam sztucznego czegoś. Dzieci przyjadą, widzą to, mogą to dotknąć. Dzieci chodzą między tymi kozami, je przytulają, ściskają, także no i te kozy też się do nich przyzwyczajają. Kontakt ze zwierzętami, w ogóle z naturą, uczy empatii, współodczuwania. Dzieci widzą przede wszystkim, też już teraz to widzimy, dzieci widzą, że te zwierzęta trzeba karmić, ale też fajne jest to, że teraz, kiedy mąż już robi sery, to te dzieci widzą cały ten proces, że ten proces zaczyna się u kozy w żwaczu, że ta koza musi porządnie zjeść, musi mieć czystą wodę, żeby później powstało takie fajne jedzenie zdrowe. I że też uczymy dzieci właśnie tego, że te kozy muszą jeść też zdrowo, żeby ten ser później był takim dobrym produktem. To, jacy jesteśmy, wynika z tego właśnie dziedzictwa i materialnego, i niematerialnego. Sztuka kulinarna, czyli te tradycje kulinarne, to też jest nasze dziedzictwo kulturowe. Bo zobacz, przecież zupełnie inaczej wygląda ta kuchnia u nas, zupełnie inaczej to będzie południe Europy, inne obyczaje, inne jedzenie, inne produkty. To też świadczy o tym, jacy jesteśmy. Wspólna polityka rolna na lata 2023-2027 w znacznie większym stopniu wspiera rolnictwo w realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. Znaczna część środków jest przeznaczona na działania wspierające klimat, bioróżnorodność, środowisko i dobrostan zwierząt.